Tak, bardziej no. Codziennie. Zgrady. O, to jeszcze to? Co to jest? Nie wiem, czy klikać. Dobry wieczór. Dobra, głoszy się? Dobry wieczór. Witam, co to jest? Chyba nie. Dobry wieczór, Krzysztof Iwisz, witam Państwa w awanturze o kasę. Aby znaleźć się w gronie mistrzów naszego programu, potrzeba doskonałej wiedzy, świetnej licytacji, trzeba mieć również nerwy ze stali. To jest nasza recepta na sukces. A oto 12 uczestników, którzy zmierzą się dziś ze sobą w naszej grze. Są jeszcze oni jeden? Podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Dzięki. Każdy jest mocny z innej dziedziny. 2 lata, witam. Piękny wiek. Witam. Dziękuję bardzo. Kasety z komu... Poznajmy dzisiejszych graczy awantury o kasę. Egitka kable chyba gryzie. Niebiescy to cała drużyna z Praszki, nauczyciele. Robert Sokół, anglista. Marek Śliwka, nauczyciel matematyki, kapitan drużyny. Bogdan Bondul, nauczyciel religii. I Damian Paduszek, nauczyciel biologii. Drużyna zielonych, cała z Bytomia. Wojciech Kapa, inżynier metalu. Marceli Kapa, analityk medyczny. Adam Mum, technik budowlany, kapitan drużyny. I Dominik Kapa, biolog. Im szkoła, pierwszy odpadnie, rel. Nauczyciel z Dąbrowy Górniczej. Michał Kuli, student zarządzania marketingu, kapitan drużyny. Karina Nowak, studentka polonistyki z Sosnowca. I Gabriel Stanek, student socjologii z Dąbrowy Górniczej. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z drużyną mistrzów. Będzie się kapa? Oto czekająca na mistrzów loża. Nie tak. A my witamy już po raz czwarty naszą mistrzowską drużynę. Michał Ostatniczuk, kapitan drużyny. Zelicław Żyżyński, Monika Pawłowska, Michał Duszewski. Dobry wieczór. Witam. Witam pani Moniko. Księdza, nauczyciela religii to najbliżej co może być chyba. I by się z księdzem. Jezu, wiedźma. Macie swoich fanów, słychać to po oklaskach. Ja tylko powiem, że stan waszego konta po wszystkich waszych programach... Kingdom Rush 5, tak, będzie na premierę grany. Do tego czasu trzeba zrobić Assassina 2, RL1 i... Ale to chyba zrobimy wszystko. Wspomnę, czwarty raz w loży mistrzów, piąty raz w awanturze o kasę. W sumie 55 400 zł. Dużo wygrali, naprawdę. I ogórka. Zgadzaliście się również tym, że w poprzednim programie kupiliście... Przypomnij im, że przegrali auta. ...najdroższy ogórek kiszony na świecie. To RL1, 1500 zł. Zresztą zjedliście go od razu. Jak smakuje taki drogi ogórek? Był najsmaczniejszy, przepraszam cię mamo. Tak. Za 1500 ogórek kiszony. Element upokorzenia? Mój ulubiony. Czekaj, tequila, ty piszesz o pieprzonym lisie? Nie, ty trolujesz. Wydaje mi się jednak, że najbardziej spala się pani Monika. Nerwowo, cały czas siedzi, twarz zakrywa rękoma. Pani Moniko, czy nasza gra jest stresująca? Bardzo. Nawet nie myślałam, a że ty robisz tak to bardzo, RL1 ale na szczęście obok mnie siedzi pan doktor, który w razie czego udzieli mi pomocy. Dzisiaj będzie szansa na kolejne emocje, na kolejną wygraną i być może, jeżeli tak koło wylosuje, na kolejną czarną skrzynię. Witamy w grze, powodzenia. Właśnie, gdzie powtórkę, jak stracili 160k? Pytam się. Nasi mistrzowie w finale spotkają zwycięską drużynę z pierwszego etapu i jeżeli ją pokonają, to znowu zasiądą w loży mistrzów w następnym programie. A jeżeli się nie uda, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Zapraszam do pierwszego etapu gry.
Nie podpuszczam cię, ale kogo byś odstrzelił z mistrzów w GTA? Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie w tym momencie po 5000 zł. Są to pieniądze, które służą do licytacji. A ja mam przed sobą kategorię pytań. Po wylosowaniu pierwszej z nich rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która zaproponuje zapytanie najwięcej, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, to po awanturce, no nie wiem właśnie, albo coś innego obejrzymy sobie jeszcze, albo nie wiem co. Bo jeszcze jedną. Ale można coś innego zerknąć dla tego urozmaicenia, tylko nie wiem co jest w internecie. Ja nic ostatnio nie oglądam i na streamach też nic nie reagujemy. Ledwo awanturka i tego i nic. Przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna przejdzie do finału, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. O właśnie, tequila. Mówiłem, ale nie wiem czy byłeś. Dostałem za te bity jednak. Pierwsza kategoria to piłka nożna. Na ten czas. Rozpoczynam licytację, Lok biorę siłowni. Po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Zieloni 400. 20. No 400 po raz drugi. 500 rzuci. Zieloni 700. Nauczyciele to niebiescy. Niebiescy 800. 800 niebiescy. 900. Oby dali wabank i dead. 1000 zieloni. 1000 po raz drugi i 1500 proszę. 1600. 1600. 1700. Niebiescy 2 bank. 2 bank. A więc, ale zaryzykowali. Oby dead. Niebiescy. Muszę powiedzieć, że ostatnio bardzo często drużyna, która za wszelką cenę chce wygrać pierwsze pytanie, niestety odpada z gry. Zobaczymy, coś jak kupuje będzie tym chyba razem. Za 2 dolary, a ja z tego dolara. To się zmieni. Czyli 50%. Na którym miejscu zakończyła jesienny sezon Ekstraklasy w 2002 roku? O, Quinto, ty to musisz Warszawa. Wiedzieć. Wisła pierwsza. Manoli, bo to jest to prawda. Widz ma ochotę tak zbierać, to ja doceniam. Jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Moja nostalgiczna gierka. Gothic. Proszę bardzo. Więc naszym zdaniem jesienny sezon ekstraklasy Legia ukończyła na miejscu trzecim. Tak jest! Skąd nauczyciele to wiedzą? Nauczyciele nie mają prawa kibicować, bo to jest patologia. Było bardzo gorąco, ale drużyna nauczycieli poradziła sobie świetnie z tym pytaniem. Na waszym koncie panowie 8300 zł. No tak. Za wami się chcą bić po lasach się biją. 100 zł mniej, czyli 3300 zł zieloni. Wszystko się jeszcze może wydarzyć. Przed nami jeszcze 5 nauczyciele kategorii. WF-u, no. Kolejno wylosuje po reklamach. Bądźcie z nami. Nie rozumiesz, jak to pamiętają ludzie takie rzeczy? Dla nich to się działo może miesiąc temu, Bisiek, także wiesz. Bo to jest 2002, a oni pytał właśnie o ten rok. Nie patrzę jeszcze z Facebooka. Nie no, jeden religii uczy. Nauczycieli. Welcome in our fascination game. Brawo, pan Robert jest nauczycielem angielskiego. Powitał państwa po reklamie. A ja przypomnę, stan kont prowadzi właśnie drużyna nauczycieli. 8300 na koncie, za nimi żółci 3400, a po żółtych zieloni 3300 zł. A ja mam jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. W sumie dobry ziomek, to prawda. Dla kogoś piłka nożna jest jak gothic dla nas. Pamiętamy dialogi. Co on powiedział? Literatura polska. Coś po rusku. Rozpoczynamy chyba. Licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Nie wspieram. 300. 400. 400 zieloni. 500. Żółci 500. 500 po raz. Zieloni 600. 600 zieloni. 600 no, tak, po raz drugi. 700. No, ale dla nich to świeże nadal. 800 zieloni. Ile? 800. 800 proszę. 900 żółci. 900 żółtych. O, niebiescy już taktyczka. 1000 po raz drugi. 1200 żółci. 1200 co dalej? 1200 po raz drugi. Za 1500 dwa banki, to trochę słabo. A więc tym razem...
Zen, o wszystko grają zieloni. Niebiescy nie licytowali, bo na razie ich pozycja przynajmniej na razie nie jest zagrożona. Z modów, ale nie wiem. A zieloni grają wabank, przypomnę, literatura polska. Spójrzmy na ekran. Którego średniowiecznego kronikarza przedstawia prezentowana rzeźba? Ma taki łuczy, ale... Kadłubek był taki, strzelam, że to on. Bo znany. Tamten był 20 lat. Średniowiecznego się nie było. Czy był średniowieczny? Było, było. Jesteśmy gotowi. Proszę bardzo. Odpowiada Wojtek. Proszę. No, wydaje się, że jest to Jan Długosz. Czy pani Karina, która dobra. Jest studentką... Pieprzyć w dupę Jana Długosza, jeżeli to on. I tak mi nie odpowie, bo nie żyje. ...polonistyki uznałaby taką odpowiedź. Znaczy ja bym też tak odpowiedziała. I słusznie, Jan Długosz. No i lewy. Tak więc... Zieloni zwiększyli stan swojego pola mając... Jak stoi za mną? Gdzie? 4800 zł, za nimi żółci już dosyć daleko. 2200, natomiast cały czas prowadzą niebiescy 8000 na koncie, a ja mam jeszcze 4 pytania do końca tego etapu. Czy on był moim tatą? Jan Długosz? Historia powszechna. Jedziemy. 300. Nie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 500. Niebiescy 500. O. Zieloni 700. Zieloni 700. Niebiescy 800. Niebiescy 800. Zieloni 900. Zieloni 900. 900 po raz drugi i 900 po raz... Ty, kara dla żółtych? 1100 zieloni. 1100 zieloni. Co dalej? Rzuci wabank, rzuci wabank. O kurde, ładnie. Ty, niebiescy ogarniają. Przyznaję, że ogląda pan nasz program. Tak? Oglądamy. Świetnie, dlatego że to była dobra taktyka. Nice. Starał się pan wyciągnąć jak najwięcej, po czym zablokował pan przeciwników. Przez Jana Długosza. Uznałem 4800 za sprzedane, ponieważ już nikt więcej nie mógł licytować. Pieprzyć go. 6100 zł w puli, natomiast... Pieprzyć go na to, że to był on. ...upomnienia za bierność w licytacji. Następnym razem będzie to kara pieniężna. W puli 6100. No mógł więcej wyciągnąć, to prawda, ale... Dobre jest to, że umie blokować. Podpisano traktat kończący Wielką Wojnę Północną w 1721 roku. W którym mieście podpisano traktat kończący Wielką Wojnę Północną? No nie, kupuj podpowiedź. Niebiescy, proszę o wykupienie podpowiedzi. Proszę bardzo. Niebiescy o podpowiedź. Ile panowie w Łodzi? W Płocku? 600 w puli. 500 zł. Niestety, Bartek, nie. Pozostali krzyczą mało, no moim zdaniem też mało. 600 zł. Mało. Na stanowczo za mało. 1500 sprzedane. Jo. 1000. Oni grają o 1300, tak? 1100. Dobrze. Dziękuję. Jezu, oni o tyle grają. Oto 4 warianty. Jeden jest prawidłowy. Tragedia w dupę. Nysztat, Kopenhaga, Uppsala, Sankt Petersburg. Wojna północna, tutaj jak mówiłem, to była między Rosją a tym. Ja myślę, że tu chodzi o pokój w Nysztat. Nysztat. Uppsala to nie, Uppsala to ośrodek akademicki jest. A w szwedzki. Zawiad, co z tych? Nysztat, a może to jest Nysztat. No dobrze. Pokój w Nysztat. Na Żanglista. Jesteśmy gotowi. Proszę bardzo. Poprosimy o odpowiedź Roberta. Wydaje mi się, że nam się, że był to pokój w Nysztat. Tak jest! Jezus Maria, ty! Jeżeli dobrze słyszałem, to pan Robert jeszcze przed podpowiedzią. Czy dobrze słyszałem? Stawiał pan na Nysztat. Tak. Tak, ale nie byłem do końca przekonany. No, troszkę Anglik najmocniejszy jest, a to jeszcze historia Rosji, on powiedział. 6100. Nie wspieram tego. Ja dlatego tego nie wiedziałem, bo ja tego nie wspieram. To 8200 zł. Za wami zieloni 3700 i żółci 2000, a ja mam jeszcze 3 pytania do końca tego etapu. Oby żółtych ukarali. No, o religia.
powiedzieć, że pan Bogdan będzie zadowolony. Filozofia i religie. Specjalnie niech zapytają o jakiś hindusów, rozpoczynamy, żeby mu wpieprzyć kołek. Każdej drużyny i słucham państwa, nie będzie wiedział. 400, rzuci 400. 500 niebiescy. 500 niebiescy. 500 po raz drugi. 700. 700 zieloni. Ale się boją inne teamy tej religii. 700 po raz drugi. 800 niebiescy. 800 proszę. 800 po raz drugi. 800 po raz. Ale czyli co żółci robią całą grę? Oni w ogóle nie grają. Czemu wszystkim tak źle życzę? Bo ja chcę krwi! Ja chcę igrzysk! A nie jakiegoś wygrywania. Pan Marek jest zadowolony, bo pan Marek jest nauczycielem religii. Pan Bogdan, przepraszam. Mega lul. Na pewno z filozofii jego wiedza również jest rozległa. Ale po prostu... Polak typi. Mogliśmy ich pan wcześniej. Jakie imię przyjął kardynał Roncalli, gdy został papieżem w 1958 roku? Ale mamy jeszcze czas. Bo nie zeszczędzi się. Nie sprzedzamy. Chcesz robić sobie tyle? Tak. W 1958. Jesteśmy gotowi. Proszę bardzo. Proszę odpowiedź Bogdana. Przyjął imię Jana 23. Game. Jasne, że tak. J23. Tak więc znowu powiększyło się konto. Ciekawe, czy były memy z nim. Niebieskich 9300 wtedy. W tym momencie. Natomiast zieloni mają 3000, a żółci 1600 zł, a ja mam jeszcze dwa pytania do końca tego etapu. Witam cię, Felicja, witam. Kategoria sport. O jas. Jak jesteś pierwszy raz, to tak, oglądamy awanturę o kasę, bo o 12 wychodzi gierka. Trzeba coś robić. Zieloni 300, niebiescy 400, żółci 500, żółci 500, zieloni 600, neuronik, czekaliśmy na to. Neuronik. Neuroniczek. 2600 zł. Zobaczymy, co się wydarzy. Jeżeli nie odpowiedzą, odejdą z gry. Oto pytanie. Dobrze, dziewczyny. W której dyscyplinie sportu używany jest czekan? Ty, to jest do wspinaczki? Nie wiem, co to jest. To jest taki ten? Ale jakiej dyscyplinie w dupę? Czyli w jakiej dyscyplinie? Co? Czekam też do wspinaczki. Czyli do wspinaczki po prostu? Himalajstwo jest taka dyscyplina? Jesteśmy gotowi wspinaczka do odpowiedzi. Matki wydaje na się, ojca. Że jest to wspinaczka wysokogórska, inaczej alpinizm. Tak jest! 2600 zł to jest stan sprint na 100 metrów. Odpowiedź dobrej. I żółci wyprzedzili zielonych. Zieloni mają w tej chwili 2400, a prowadzą z ogromną nie, przewagą. Comebacka nie zrobią. 8900. Nie mogą być wygrać. Jestem ciekawy, jak będą grali niebiescy. Czy postarają się zachować te pieniądze, czy też będą walczyli o jak największą niestety kasę, nadal to, mistrzowie będą mieć mistrzami. Lepszą pozycję w finale. Zaraz się przekonamy. Losuję ostatnie pytanie w tym etapie. Niestety. Ciekawostki. Sobie dobry ziomek, rozumiem. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. To żółci niebieski. Żółci 300. 400. Niebieski 500. 500 po raz drugi. 500 po raz trzeci. Co na to? Same... A nie będę mówił. Chłopan. Więcej pieniędzy. Żółty, ale same po to, żeby ich potem zablokować, ale nie da się po prostu wiedząc, że i tak już ostatnie pytanie, nie ma co walczyć do finału, a niebiescy chcieli nazbierać jak najwięcej pieniędzy. Nie mogę. Może wyjść. Same spele.
I tak wygrywają. Jak nazywa się ten przedmiot? Minuta na zastanowienie. A co za różnica, jak i tak wygrali? Oby podpowiedzi nie wzięli. Nie, nie, nie. Ty kojarzę to, co to jest? Ciasto do poczynania w dziewczynę. Możemy pomóc podpowiedź poprosić. Za 100-200 zł. Za 100-200 zł. Nie, to nie jest do pizzy. Myślę, że to może być jakiś nożyk, ale... Jakiś nożyk. To jest nie radełko. Ty, do czego to było? To coś z ciastem, tak jak oni mówią, ale do czego? Ciasto się kroi. Na pewno lekkie. Mamy jakieś skojarzenia, ale prosimy o podpowiedź. W sensie ciasta mam na myśli... Boże, po co oni biorą podpowiedź, jak i tak nawet źle odpowiadając, pula by do nich poszła? I byś powinien im to powiedzieć. Proszę bardzo. Dobrze, zaraz to sobie pogadamy. W puli 1200 proponujemy 200. Co? Wielce. Pytanie o... Ale ty szmato pieprzona, żółta, żółty gównie, ty pieprzony, śmieciu pieprzony. Ty i tak idziesz do domu z dwójką. Dzielisz się jeszcze na czterech. To zamknij już tą mordę i siedź po cichu w kącie. No nie więcej. To może są przyszli mistrzowie, no trzeba 200 zł. 500. 600, proszę bardzo. 400. 500 i sprzedaż. Bierzemy. 500, 500, 500, 700. Dobrze, zgadzam się. Proszę bardzo. Nie, Skylar. Idzie do nich. Już tak były. Były takie dwa odcinki. Gwiazdka garbarska, nóż do pizzy. Chyba do faworków. Do faworków, radło krawieckie. Gwiazdka garbarska. Nożyk do faworków na pewno. Radło krawieckie. Nie jest nożyk. Nóż do pizzy? Nie, nóż do pizzy jest większy. Nie ma ząbków, tylko jest. Nożyk do faworku? A faworki nie, faworki nie są później takie teme, takie jeszcze krawieckie. A może... Radło? Ja nawet nie wiem, co to jest radło krawieckie. Dobrze, jesteśmy gotowi, nie jesteśmy pewni, ale wydaje nam się, że jest to gwiazdka garbarska. Niestety nie. To jest radło krawieckie. O, radło, no jednak. Czyli już wiemy, co to jest radło krawieckie. Siema, Kamil. Tak więc grę kończą. Faworki chrust. Zieloni, mając na koncie 2000. Zobaczmy, czy do nich wróci. Powinno. Jak tak, to byli debilami, że kupili. Grę, mając na koncie 2300, dziękuję bardzo. No ale już wracało nieraz. W finale witamy drużynę niebieskich. Panowie wchodzą do gry finałowej, mając na koncie 7900 zł. Gratulacje. Ty, przepadnij chyba jednak. Od razu powiem dla wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, że zgodnie z regulaminem, w momencie kiedy wchodzi do finału drużyna, która... nie odpowie na ostatnie pytanie, nie dopisujemy do jej konta. Ty! Zmienili! Ale to dobrze, że tak zrobili, bo to było zbyt OP. ...z puli ostatniego pytania, dlatego 7900, ale witamy w finale. Bardzo nam miło. Jezu, co to było? Widziałeś to? Czy to u mnie było? Kom się pali. Finale awantura o kasę. Będą mieli na początku tej rozgrywki 7900, to nie jest dużo, ale trzeba powiedzieć, że drużyna niebieskich kontrolowała grę. Ty, ale dobrze, że takie są przepisy. No, witamy w finale i życzymy powodzenia, panowie. To prawda. Sio, słoma. Na straż pożarną dzwoni. Kategoria literatura światowa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. 300! I będą siedzieć. 300 mistrzowie? 400 miejscy. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Ale zaczyna się ta frajerska gra. 700 zł tak. W puli. G-mano. W którym azjatyckim kraju urodził się Rudyard Kipling, autor Księgi Dżungli. Hong Kong. To jest kraj? Powiedz, że jesteśmy. Moja odpowiedź. Tak wydaje mi się nawet.
Jesteśmy gotowi. Co to jest burki na paso? Tak jest! W Indiach. Serio? Dobra odpowiedź, aczkolwiek należy żałować, że tak mało było pieniędzy w puli. Niebiescy mają w tej chwili na koncie 8200 zł, mistrzowie aż 12,5 tysiąca. Z Indii jest typ od Księgi Dżungli? Pytań do końca tego etapu. Wiedziałeś to? Zobaczymy, co się wydarzy. To prawda, ziomek, no. Oby tak było. Oby ogórek. To już patrzę na linię mistrzów, którzy mieli pecha. No. Natalia już nam wiosła czarną skrzynię. Nie dziwne wiem, tam imię było w sumie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. I słucham państwa. 300. 300 mistrzowie, 400. 400. 500 mistrzowie. 500 po raz drugi. 600. 700. Ale niebiescy nie mają szans. 900. Tufa, to jest bez sensu. 1100 po raz drugi. 1200 niebieski. No to jest bez sensu, w dupę. Niebieski. Po raz drugi. 1400. Chłop kiwa kiwą, że nie? I dalej. Hazardista pieprzony. 1700. Mam 1700. 1900 niebieski. 1900 czy będzie 2? 2000. Jest 2. 2 po raz drugi. No nie ma szans z taką przewagą kupić. Chłop przepalił. Co za debil, w dupę, no. Więc mistrzowie bardzo ogórek, się cieszą, ogórek, ogórek, się ogórek, cieszy, ogórek. Zobaczymy pod koniec programu. Zarabic napisze, że znowu komuś źle życzę, ale tak. Tak, no. Skrzynie 2000 zł, a co w niej jest? Może być droższy. Dowiemy się wkrótce. Droższy ogórek. A więc dwa ogórki na przykład. A więc 5 pytań cały czas do końca, ponieważ czarna skrzynia nie jest liczona jak pytań. Teraz będzie złotóweczka. Git. Nie miło, miło. Polskie seria. I prawie drugi raz czarna skrzynka. Co jest? Byłyby dwie? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 niebiescy. 400. 400 mistrzowie. 500 niebiescy. 600. 600 mistrzowie. O. 700 niebiescy. 700. Nie, nie gram. 800. 800 mistrzowie. 900 niebiescy. 1000. 1000 mistrzowie. Graj. 1000 to niebiescy. 1000 ile? 100. 1100 głośniej proszę. 1200. 1200 proszę. 1000. Graj. 1300. 1300. 1400. Jak można twierdzić, że komuś źle życzysz, skoro życzysz im jedzenia? W Afryce, no tak, masz rację, życzę im jedzenia, dobrze mówisz. Ty patrzysz na pozytywy i to jest piękne. 1500 niebiescy! Nie życzysz nikomu źle, ty jesteś miły oraz kulturalny. Dziękuję bardzo za prawdziwe słowa. 7700! Tak, masz. 7800! Ej! Czekaj, bo oni mówili mniej najpierw. Czekaj, w ogóle on źle... Czemu on za tyle? Czekaj, ile oni mają? Bo ja patrzę, co tu się dzieje. Czemu on aż tyle powiedział? 7700, ale to i tak byłoby za dużo. Nie, coś to. Pan... Michał krzyknął 7800 zł. Tak. Dlaczego? 6300. Aha. Dlaczego? Przecież, żeby zablokować niebieskich, no, wystarczyłoby 6300. No jak to? No dobrze. Oby źle nauczyciele blokują, wygrywają dla mistrzów ogórek, wypieprzać do domu, komornik na konto, wypieprzacie na bruk. No i luj. Nikomu nie życzę źle do domu. Nie wspieram. Co to w dupę jest? Z którego kraju przyjechali do kiepskich krewni? Z Rosji. Poczekaj, poczekaj. Nie, no zobacz jak byli ubrani. Słuchajcie, chodźcie. To nie Rosja? Próbujmy odpowiadać, jak nie odpowiemy, to jeszcze nie wiemy, że zobaczymy. Poczekaj, ale wiemy? Jak w dupę z Ameryki? To byłby taki troll? No, z Ukrainy to raczej, no nie wiem, z Rosji. Znaczy, ja strzelam, że to jest pewnie podchwytliwe i ze Stanów przyjechali, a trzeba odpowiedzieć z Rosji, bo śpiewali Kalinkę, no. Rosja. Ty. Czekaj.
Czy kolega mu powiedział właśnie, że to jest podchwytliwe, że każdy powiedział Rosja, a oni są ze Stanów, a on i tak powiedział Rosja? To jest dziwne bardzo. Co sądzą niebiescy? Ukraina. Bogdan. Ukraina. Jesteśmy pewni. Wprawdzie słyszeliśmy tutaj bałałajkę, ale... Może być Ukraina. Nie jesteśmy pewni, czy to chodzi o Rosję. Nie wiemy dokładnie sam. Skąd ostatnio Polacy przyjeżdżają? Z Kazachstanu. Z Kazachstanu. Skąd ostatnio Polacy przyjeżdżają? Ty, w 2002 roku Polacy przyjeżdżali z Kazachstanu? Co? Czemu? Co tam robili w ogóle? W sensie... Jak nie pamiętam. Bez względu na to, co jest. 800, 700. Ale to Kazachstanie był... Kazachstański wieczera. Jak on się nazywa? Ten na B. Bierut, nie. Inaczej. Jak on się nazywa? Ten. Nie Biedroń. Nie Bieluch. Jak? No... Ten brudas, a pieprzy mnie to. 9300 zł. Ta pula przechodzi do następnego pytania. Nie w tej wiem, chwili prowadzeni objęli niebiescy, mając na koncie 4800 zł. Borat, za nimi Borat. 2700. Borat. A o zapowiedź przerwy reklamowej poproszę dziennikarza sportowego, który siedzi w drużynie mistrzów, Żelisław. Pana Michała. Tak po sportowemu, proszę bardzo. Tak jak słyszeliśmy, wielkie emocje. Jeszcze... Ej, Żelisław jest... Ej, ukradł mu... Przed nami za chwilę przerwa reklamowa, a po tej przerwie reklamowej dalsza gra między naszymi przeciwnikami a nami. Zapraszam. A jeżeli Sofie jest komentatorem? Ja w stroju Borata, ale tym takim plażowym. Finał awantur o kasę. W tej chwili niebiescy muszę mają zrobić. 4800 zł, za nimi mistrzowie 2700. A ja mam jeszcze 4 pytania do końca za gry. Za 5 minut. Ale co ty mocniej gadasz? Już na któregoś z rzędu to mówisz. Babank. Jeden o Boże. Na jednego. O ja pierdziele, jeden na jednego z emocjami. To jest ciekawe. Za chwilę rozpoczniemy rozgrywkę jeden na jednego, ja tylko... No muszę ty, czekaj, moje te... Moje łańcuch wydarzeń się sprawdza, czyli tak. Dali mistrzowie za dużo, teraz stracą wszystko, potem ogórek, potem na bruku skończą, potem jakiś bezdomny zarazi ich HIV. Zmieńmy ten już temat. Żelisław jest dziennikarzem, on rozmawia z piłkarzami. Przed meczem, w połowie i po... Aha, czyli Żelisław przeprowadzał ten wywiad słynny z tym łysym takim, co ma szczękę wykrzywioną, że chłopaki źle grają, źle trenują. To weź to, co się teraz wydarzyło. W puli z poprzedniego pytania przeszło nam 9300 zł. Zasady tak. Pojedynku jeden na jednego są takie, że biorę z puli każdej drużyny po 500 zł do puli tego pytania, więc uwaga, w puli ja tej im nie życzę źle. 10 tysięcy. Ja nie życzę źle nikomu, dodam, od razu dodam i każdy jest równy. 300 zł. Teraz proszę, żeby drużyny wybrały po najmocniejszym swoim przedstawicielu. Najpierw o, nie wyślą wiedźmy już. Zaznaczamy Roberta. Proszę bardzo, panie Robercie, zapraszam do stolika. Tak, ma salon. Kto będzie reprezentował drużynę mistrzów? On tu wróci. No cóż, kapitan nie powinien siebie wystawiać, ale w tym wypadku wystawię siebie. Proszę ego bardzo, top. Zapraszam panie typowa Michała. Ego top, rel? Kapitan tak więc, Dead, Prager. No, odpowiedzialność jest ogromna. Panie Robercie, czuje pan na sobie brzemię? Tak. Ale jestem pełen nadziei. Tak, a pan, panie Michale? Też jestem pełen nadziei. No właściwie teraz przesądzą się losy naszego programu. 10300 w puli. Zasady są takie. Gdzie łapa nad przyciskiem, dokładnie. Pytanie,
Kto wie, naciska przycisk. Jeżeli ta osoba, która naciśnie, odpowie prawidłowo, wraca do swoich, a na konto drużyny przechodzi, przypomnę, 10 300 zł. Jeżeli się pomyli, to ta osoba siada na ławce rezerwowej, a drużyna gra po spodzie. Dobre pytanie. Obydwaj chyba podobnie. Wiedźma dłużej. Jednak. Tradycyjnie daje pierwszeństwo nowej drużynie, a więc panie Robercie, której kategorii by pan sobie nie życzył? Fizyka. Proszę bardzo, nie będzie fizyki. Muzyka klasyczna. Nie będzie muzyki klasycznej. Biologia. Nie będzie również... Wiedźma czaruje? Tak, no. Film polski. Proszę bardzo, skreślamy film polski. Zostaje historia powszechna, motoryzacja, tak, masa, piłka nożna. Jaka jest skip, kolejna piłka decyzja? Nożna. Piłka nożna, skip. Piłka nożna. Nie będzie piłki nożnej. Bo on komentuje. I co pan Michał na to? Więc nie będzie także historii powszechnej. Proszę bardzo. Ja pierdziele, została... Motoryzacja się i wiesz, co ty mówisz? To jest zobaczmy, pieprzona dyscyplina. Panowie, będzie jakieś gówniane pytanie. Oto pytanie. Motoryzacja. Proszę spojrzeć na monitor. Jakiej marki jest... Panie Michale, proszę bardzo. Jest to piękny polski samochód, Syrena. Produkowana w FSO. Syrena, tak jest! Kolejny odcinek z nimi! Nie no, naprawdę, no w dupę. Wszystkim, ja nawet kibicowałem mistrzom oszustom, którzy oszustwem weszli do finału, ale no tych nie mogę zdzierżyć od pierwszego odcinka. Świetna odpowiedź, Syrena Vel Scarpetta w wersji dostawczej znana jako Bosto. Nie, to rzuci 8000. 10 300 zł wędruje na konto drużyny mistrzów i mistrzowie w tej chwili mają aż 12,5 tysiąca. Natomiast niebiescy mają w tym momencie 4300 zł i grają bez pana Roberta. Mamy jeszcze 3 pytania do końca gry. Panie Michale, jak emocje? Spławik. Już będzie opadł. Dalej. Już kolejne pytanie przed nami. Mogę dalej rozmawiać? Niebiescy, proszę. Niebiescy chcieliby wykupić zawodnika swojego. Jezus, proszę bardzo. Go wykupują. No ale za 300. Przecież macie 4300 zł, a wykupić można w każdej chwili. Czy warto teraz? Tak, chcemy mieć pełny skład. No to jak panowie sądzą, ile jest wart? Tak świetny zawodnik jest pan Robert. 300 wymagną, przepieprzy. Z ogromną wiedzą, zna języki niemiecki, angielski. Jest nauczycielem. Na pewno ta kwota tutaj jest dużo za mała. Maksymalnie mamy 4300. Na pewno jest wart dużo, dużo więcej. Proponujemy... 300 zł. 300. Zgódź się. Zgódź się, albo inaczej, zabierz mistrzom 12k za niego. Markusz, to jest obraźliwe dla pana Roberta. 300 zł za takiego zawodnika. Robert zna nas, my znamy Roberta, wie co o tym myśleć. Ja myślę, że kapitan myśli o drużynie. Przede wszystkim. Tak. Bo także tutaj widziałem, że brawo bili mistrzowie. Pan Michał również bił brawo. Czy państwo by zgadzali się na to, żeby za 300 zł był wykupiony pan Robert? Za dobry humor. 300 zł za zawodnika to jest... Że za mało, tak? Czy dobrze? Naszym zdaniem tak. To takie. Ale oni mają tylko 4300, macie aż 12500, naprawdę wasza przewaga jest ogromna. Zostawmy końcówkę, dorzućmy jedynkę z przodu i... Nie. Ale Żydkę pieprzona. To jest sprawa licytacja, ale naszym zdaniem 300... Rozumiemy ich sytuację. Chcą grać w pełnym składzie, więc po prostu mają... Dalej ich wolą te auta. Ja myślałem, że państwo biją brawo, bo zgadzają się na 300. Zgadzamy się. Rozumiemy ich sytuację. Nagle... Chłop jak szybko zmienił zdanie. Na jednym oddechu 4 razy już zmienił zdanie. I niech grają za 300. I to jest mistrzowska zagrywka. Proszę bardzo. Tragedia. Za 300 zł. Za aprobatą mistrzów pan Robert
został wykupiony przez swoją drużynę, a więc niebiescy grają w pełnym składzie. A ja co ty gadasz, Tequila? Do końca, także rozgrywka będzie pasjonująca. No nie wiem, Tequila, nie wiem. Po prostu ja trochę myślę, wydaje się, że nie będzie to aż takie trudne, ale Fire Giant będzie trudny dopiero. Na tym ranie. Jeden zobaczymy. Na jednego. Ale to pewnie tak w przyszłym tygodniu dopiero. Jeden na jednego. W tej chwili z konta każdej drużyny biorę po 500 zł, a więc mamy 1000 zł w puli. I proszę, żeby niebiescy wybrali swojego przedstawiciela. Robert, po raz drugi. Proszę bardzo, panie Robercie. Co, Kamil? Jaka będzie decyzja mistrzów? Nie, no cóż, chyba Nexisek. Serce się inni. Wie do walki, ale... po namowach z drużyną. Jakieś pety. Mówiłem jednak, że tym razem nie ja, ale... Ostatni Polak w alfabecie. Proszę, panie Żelisławie. Żelisław. A więc zasady wszyscy znamy, bo przed chwilą zaraz zbiera miejsce. Trzeba będzie go kupić, kategorię. No. Tym razem dajmy szansę. Ej, fajne jest w awanturze to, że są ruchome zasady. Chyba to też jest takie przyjemne. Historia na ten program. Proszę bardzo, skreślamy. Nie jak w innych teleturniejach. Chemia. Nie będzie chemii? Wędkować też nie będziemy. Nie będziemy? Przysłowia. Nie będziemy grali z przysłów. Z historii Polski też nie pogramy. Nie pogramy. No wolność, no. Geografia świata. Proszę bardzo, skreślamy również geografię świata. A więc czy drugi typ mistrzów zdominuje światowy naszego zawodnika? Oto pytanie. Nauczyciela. Z którego kraju pochodzi reżyser Nikita Mich... Proszę bardzo. Z Rosji. Ale czerwona lampka się zapaliła. Tak, czyli moja. Proszę bardzo. Z Rosji. Jest Rosjaninem. Tak jest! Dobra, niezły rasista. Usłyszał Nikita, od razu Rusek. Wspieram to. Tak więc pan Robert zarobił 1000 zł dla drużyny. Co prawda nie przeczytałem do końca pytania, bo pan Robert Nikita Magical, ale oczywiście chodziło o Nikitę Michałkowa. 4500 zł to jest stan konta drużyny niebieskich. Mistrzowie mają w tej chwili 12 000, grają w osłabionym składzie, ale a ja mam jeszcze dwa pytania. Chciałem wykupić swojego zawodnika. Wykupić? No proszę bardzo, ma na koncie aż 12 000. Za 5000! Chciałem go za 300 kupić, myślę, że... Niebiescy, lecicie. Powinno pozwolić. Jeżeli jest to możliwe, jeżeli jest to możliwe oczywiście, bo jeżeli nie, to... No tak, ale drużyna przeciwna może się zgodzić, ale ja mogę się na to nie zgodzić. No, na waszym koncie jest 12 000 zł. Dlatego się pytam. I bisz. Zgodzę się 4000. Na taki zakup, żeby na waszym koncie zostało 4500 zł. Nie, więc gramy. Gramy bez naszego zawodnika w trójkę. Proszę bardzo. Jezus Maria, ty... Ej, bisze chyba... Kurde, szkoda, że się nie zgodzili. Kurde. A więc losuję, mam jeszcze dwa pytania do końca. Oni nie muszą go brać, żeby wygrać, to jest problem. Ale im chciał zbić siana sporo. Film światowy. I bisz pod dymia? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300! Niebiescy 2000! Mistrzowie 300! Niebiescy 2000! Niebiescy 2000! Dwa po raz drugi, ale śmiecie pieprzone w dupa. A więc w puli mam 2300 zł. Tutaj pan Marek chciał podbić licytację. Gdyby jednak krzyknął pierwszy niż pan Michał, to wtedy pewnie mistrzowie by licytowali dalej. 2300 w puli, film światowy. W której europejskiej stolicy powstała słynna wytwórnia filmowa Barrandov? Skąd oni to w dupę wiedzą? Tak jest, Praga. $2300 trafia na konto niebieskich. Mają w tej chwili 4800, a mistrzowie aż 11 700 zł losuje ostatnią kategorię. Raka południe. Rozmaitości ze świata.
Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Nie dorzuć. 300. 300. Nie dorzuciłby w dupę 8 tysięcy, niestety, Samira. Sprzedane w puli 700 zł. Jak to widzi? Mają. Nie miał żadnego pytania dla siebie. Ukaraj mistrzów, po prostu. W ramach inwencji. W którym mieście można zwiedzić rotundę Jeffersona? Pewnie w Waszyngtonie. Jak w Niemczech. Dzięki, Mr. Kasa, 28 lat. Łodzi? Niebiescy, proszę o podpowiedź. Stuwa. 200 zł. Oczywiście, zgadzamy się. Waszyngton. To Waszyngton. Nowy Jork, Filadelfia. Przestanę. Deklaracji niepodległości. Ja bym też postawił. Czy nie będzie Waszyngton? Tak, Starym Jorku. Nowy Jork. W Bostonie to było picie herbaty, takie słynne, jakieś bostońskie picie herbaty. Ja bym stawiał na to, albo ty, albo Waszyngton, stolica. Co? Rotunda Jeffersona, no biały dom. Albo Waszyngton, albo Filadelfia. To prawda, stachetki. Tragedia. Najwyżej stracili. Niebiescy odpowiadają. Nie jesteśmy pewni, ale myślimy, że to jest to Filadelfia. Niestety nie. Niestety, jest Waszyngton. Tak jest. Waszyngton, tak jak panowie również myśleli. Dobra, jest. Tragiczni oni byli, tak, pieprzyci. A więc tak, niebiescy nie wygrali programu. Nie siema, się Omni. Dużej a gdzie straty, ty byłeś? Którą mieli na początku do mistrzów. Natomiast to była, panowie, naprawdę bardzo dobra gra. Wygrali... Wondobudy, gówna. No, teraz lepiej. Mieliście u nas 4200 zł i bardzo wam dziękujemy za świetną grę. No tragiczni byli ci nauczyciele, no. Nie uważasz? A, skrzynkasz. Tak więc program wygrali znowu mistrzowie. Dzisiaj tylko 11 400 zł, a w sumie we wszystkich waszych awanturach o kasę 66 800 zł. Gratulacje. Momek, po pierwsze, czemu siedzisz tutaj przyczajony w dupę buszmenie? A po drugie, co ty piszesz? 66 800 plus oczywiście to, co znajduje się w czarnej skrzyni, bo ona dzięki nigdy nie jest pusta. Za dwa lata. Black Blue, powiedz mi, co Momek odwala na czacie? Przypomnę, ostatnio było ogórek, tym razem za 2000, tak? Tak, 2000. Za 2000 wygraliście, sam nie wiem co, ale jest koperta, jak prawie zawsze. Ja a w kopercie... Pewnie to. Out, nie. Z. Jakaś kasa. 10 tysięcy długów. Niestety nie. 10 złotych. Nie no, przepraszam, że ja taki negatywny w stosunku do mistrzów, ale no kurde, no nie wiem, no old crazy. Chcą państwo nie tylko przed telewizorami, ale także tutaj u nas w studiu przeżywać emocje. Tutaj Żelisław udziela wywiadu. Witamy bardzo serdecznie. O kurde, to on teraz? Nie, to jest 7 lat temu. No, można powiedzieć, że teraz. W ręku mam składy meczu Manchester United Hull City. Niestety w tych składach nie ma jeszcze nazwiska. Ej, wygląda Kamila identycznie. Nazwisko Kamila jest już w kadrze Hull City. No to coś... Rozniosło? Co to znaczy? Co się wydarzyło w twoim życiu przez ostatnie 24 godziny? To był prawdziwy roller coaster.
wsiadłeś w samolot we Francji, wylądowałeś na wyspach, no i tym razem złożyłeś podpis na kontrakt. Dobra, luj z tym, co on gada. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę